Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym porozmawiamy o Wartburgu 353W, czyli o wielkim zwycięstwie Polski nad Niemcami, ponieważ po prostu ten wóz udowadnia, że można było robić gorsze rzeczy niż FSO. Jest to chyba Mixol. Dobra, w ramach fachowości zamiast postawić aparat na statywie, stał na bagażniku dużego Fiata, więc teraz jest takie ujęcie niskie. To jest mój wóz służbowy, najnowszy, 79 rok, który podstawiłem do porównania z Wartburgiem, żebyście mogli zobaczyć, a może żeby jakoś tak unaocznić, dlaczego dało się zrobić coś gorszego niż to. Der neue Wartburg 353 pojawił się w 66 roku, przy czym nie był tak naprawdę żadną wyraźną nowością. Pod spodem jest to Wartburg 312, który pojawił się w 65 roku, jeśli dobrze pamiętam, i był tak naprawdę zmodyfikowanym Wartburgiem 311, a cała ta linia modelowa mechanicznie, technicznie w dużej mierze była przerabianiem i modyfikowaniem przedwojennego niemieckiego projektu DKW. Zresztą ogólnie to wszystko czerpało z dorobku zachodnich Niemiec, raczej po prostu Niemiec Zjednoczonych, ponieważ Eisenach EMW, jeśli dobrze pamiętam, tak naprawdę to były dawne zakłady, powiedzmy, rozwojowe BMW. No dobra, ale co to oznaczało, że postawili go na Wartburgu 311? No po prostu mamy tutaj dalej do czynienia z konstrukcją ramową, z silnikiem dwusuwowym. To są takie, powiedzmy, najbardziej zauważalne feature'y. Na szczęście udało się stworzyć nadwozie zaprojektowane przez Klausa Dietla, które powiedzmy, że jakoś jeszcze kurwa wyglądało. Potem po modernizacjach zaczęło przypominać coś w rodzaju, nie wiem, starej wanny albo klozetu. Tu jeszcze to jakoś wyglądało, ale o tym zaraz porozmawiamy. Potem w 75 przyszła pora na taki, powiedzmy, większy lifting, wszedł 353W, przy czym te zmiany tak naprawdę nie były jakieś duże, jakieś drobne poprawki w gaźniku, jakieś zmiany wnętrza i mniej więcej to jest ten sam rok, w którym weszły zmodernizowane duże Fiaty. W ogóle te roczniki się mocno pokrywają, bo duży Fiat wszedł w Polsce w 67, powiedzmy, to weszło w 66, duża modernizacja Fiata, czyli MR, powiedzmy, że mniej więcej taki jak ten, pojawia się w 75, a 353W też pojawia się w 75. Na czym polega problem? Otóż ten Fiat bazował na platformie z lat 60., na silnikach z lat 60., już trochę przestarzałych, natomiast to w dużej mierze bazuje na rozwiązaniach przedwojennych. Miał oczywiście pewne zalety zastosowanie tak przestarzałej konstrukcji, ponieważ silnik dwusuwowy sprawiał, że jakikolwiek serwis był po prostu dużo prostszy, więc miało to zalety w warunkach wschodnich Niemiec i ogólnie gospodarki centralnie sterowanej. I co lepsze, jak już porównujemy tutaj FSO Wartburga, to nawet wschodni Niemcy mogli przeżywać te same dramaty, co Polacy z FSO i mogliby przeżywać niespełnione nadzieje swoich inżynierów, o czym zaraz Wam opowiem. Modernste Karosserie Form. No więc podobnie jak w przypadku FSO i tam, powiedzmy, projektów takich jak Wars, jak silnik diesla, jak silnik do Warsa, te wszystkie tam niespełnione nasze nadzieje, które lubimy sobie wspominać i powiedzieć, jakich mieliśmy super inżynierów, bardzo podobna historia dotyczy Wartburga. Już w latach 70. wyłapano, we wczesnych latach 70., że to nie jest do końca właściwa ścieżka dla rozwoju. Chwila, bo coś jedzie. No więc smutne realia socjalizmu, związane z tym, że nie było hajsu na rozwój, nie było często zgody władz politycznych na jakiś nadmierny rozwój, wiadomo, nie można też było wyprzedzać Związku Radzieckiego, jak najbardziej dotyczył też wschodnich Niemiec. Miało być jako srako, byle jako, ale jakoś tam działać. Więc tutaj, już we wczesnych latach 70. opracowywano nowe modele, często we współpracy ze Skodą. Były pomysły, żeby wsadzać tutaj silnik Renault 1.4, był też zaprojektowany czterosuwowy silnik, jeśli dobrze pamiętam, 1.1 własnej konstrukcji. Niestety, za każdym razem odbijał się od ściany pod tytułem: nie ma hajsu, chuj ci w dupę, nie wiem, nie lubimy pana kierownika, za mało posmarował, nie będziemy tego robić. Ogólnie nie da się, nie wiem, nie znam się. No w dużym skrócie polityka: mierny, bierny, byle wierny, a wybitne jednostki uciekały na zachód. No witamy kurwa w socjalizmie. Teraz dlaczego? Bo wspomniałem, dlaczego to jest lepsze od tego. No więc tak, silnik czterosuwowy 1.5 z lat 60., silnik dwusuwowy
z lat tak naprawdę przedwojennych po modyfikacji. Konstrukcja samonośna, lepiej wyciszona, lepiej tłumiąca. Konstrukcja, kurwa, ramowa, której nie ratuje nawet niezależne zawieszenie wszystkich kół. Tu możemy jeszcze nawet dodać wspomaganie hamulców, brak wspomagania hamulców. Dzięki temu duży Fiat mógł przetrwać na rynkach eksportowych, a to już w latach 70. na zachodzie zaczęło dostawać bany na sprzedaż ze względu na emisję spalin. Zresztą próbowali się ratować w latach 70. w UK, w Wielkiej Brytanii. Jak dostali ban na sprzedaż tego, to zaczęli zmieniać silniki na takie od Morrisa Minora. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle jakieś takie egzemplarze przetrwały, ale można było kupić sobie takiego Wartburga jako Wartburga Knight, jakkolwiek, no rycerz, z silnikiem Morrisa Minora i nawet się to jakoś sprzedawało z jednego bardzo prostego powodu. Ten wóz był tańszy i co więcej, wyprzedzał pod jednym względem dużego Fiata. Otóż ze względu na swoją prostotę był bardzo odporny na chujową eksploatację. Co zresztą wyszło na przykład podczas rajdów. Jak to zazwyczaj w socjalizmie, żeby jakoś udowodnić, że te auta w ogóle się do czegoś nadawały, startowano w rajdach. Duży Fiat startował w rajdach, nawet osiągnął jakieś sukcesy. I jeśli chodzi o Wartburga, najlepsze co się udało, to było 10. miejsce w jednym rajdzie. I uwaga, drugie miejsce w rajdzie Polski w 73. roku. Tylko wiecie dlaczego był trzeci? Drugie miejsce, bo przed nim była Skoda, za nim było jeszcze tylko jedno auto, a reszta nie dojechała do mety. Także nie były szybkie, chujowo się prowadziły, były dramatycznie przestarzałe i przedwojenne, ale wytrzymałe i tanie w serwisie. Było podobne takie powiedzonko, że masz samochód, a płacisz za utrzymanie motocykla. Zacznijmy sobie opowieść o stylistyce Wartburga 353, dokładniej 353W. W przeciwieństwie do 1.3 to jeszcze jakkolwiek kurwa wygląda, jak na lata aż takie powiedzmy połowa 60. i nawet powiedzmy, że jeszcze w 70. jakoś się to broni. W sensie ten chromowany grill, który przełamuje tą kurwa nijakość i jednolitość tej bryły, ta lekka kanciastość, chociaż z wyobleniami, to wszystko składa się na wóz, który nawet nie odrzuca bardzo przy patrzeniu. Chociaż jest tu i tak, kurwa, naprawdę potężna doza socjalistycznej byle jakości, takiego po prostu, wiecie, taki socjalistyczny, kurwa, turboptyś, który ci tak po ryju, żebyś nie miał za fajnie w życiu, żebyś nie mógł mieć ładnych rzeczy. Chłopaki w Eisenach się postarali, żeby nie było za dobrze, więc kopasując kolanem, siusiorem i nie wiadomo czym jeszcze, zrobili auto o tak paskudnie złych szparach, że tutaj podejrzewam, że mógłbym przełożyć coś nawet do środka kabiny. Tutaj oczywiście ta szpara się nie zgrywa, drzwi odstają. Tutaj szpara jest taka, że o, wziu, wsadzam. Ogólnie spasowane kurwa stopami 100%. Nie wiem, czy miałem taką kategorię nagród za rok, ale Wartburg zdecydowanie wygrałby nagrodę spasowany kurwa stopami. No zobaczcie. Tu mogę pooglądać sobie, co jest pod spodem, nawet wsadzić palucha i posmyrać. Można powiedzieć, że to auto to jest taka alegoria tego, co ze społeczeństwa niemieckiego chcieli zrobić socjaliści. Taką właśnie bezwolną, bezkształtną masę, bez wyrazu, bez niczego. Nawet wiecie, jak się patrzy na chociażby produkty FSO, to nie wiem, jak był tutaj było mocowanie takie na bagażnik dachowy, takie, żeby woda spływała z dachu, to ono na przykład miało wykończenie chromowane. Tu ma jakie wykończenie? Srakie. I jeszcze widoczny, zobaczcie, widoczną kurwa linię spawu. Także już obejrzeliśmy sobie tą smutną alegorię wschodnich Niemiec, gdzie tylko odrobina rzeczy może być trochę ładniejsza, poza tym wszędzie jest tylko Stasi, ból, nienawiść i próby skakania przez mur berliński. Ale wchodzimy sobie do wnętrza w nadziei, że tam znajdziemy coś, co będzie chociaż odrobinę fajniejsze. Uuu, co to tam jedzie? Włoski Fiacior. Ualala, mamma mia, pizza pepperoni. No to przez chwilę popatrzyliśmy sobie jak przez mur berliński na zachód, gdzie jest włoski Fiat, a teraz wracamy do smutku i tragedii niemieckiego socjalizmu. W ogóle to Wartburg 353, wiecie gdzie można jeszcze znaleźć 353? Kalkulując sobie ubezpieczenie OC w jedynie słusznym linku u dołu, na którym macie porówny wareczka, która daje na dwa samochody 150 cashbacku, czyli takiego zwrotu i jeszcze linieczki polecające po 50 zł za każdym razem, kiedy ktoś skorzysta z linka polecającego, który każdy dostaje, kiedy kupuje tam OC i można tak uzbierać 2000, a ceny potrafią być naprawdę spoko. Skalkulować sobie można, może wyjdzie fajnie, może nie fajnie, ale spróbować warto.
To tyle, polecam w opisie linku i w linku w opisie, kurwa. I to nie było po polsku i jedziemy, że tak powiem, dalej z odcinkiem. Dobra, zajmijmy się wnętrzem Wartburga, które jest choć odrobinę mniej, kurwa, smutne niż to, co na zewnątrz. Przede wszystkim ten smutek przełamuje ten brąz, pomarańcz, coś, ten deseń w ogóle znajdujący się na siedzeniach. Natomiast absolutnym hitem jest to, że jak ja tutaj mówię, to tak jakbym mówił w studni. Zobaczcie. Echo! Echo! Kurwa, Wartburg ma jedną przewagę nad dużym Fiatem. Otóż generalnie jest tutaj we wnętrzu po prostu trochę wygodniej i więcej miejsca na głowę, na nogi, na wszystko. To jest jedna przewaga nad dużym Fiatem. No i mój ulubiony feature w Wartburgach to to, że jak macie tak bolec, to drzwi są zamknięte. Jak go wciśniecie, to są otwarte, odwrotne niż wszędzie indziej. No i klameczka w formie, o, takiej śmiesznej, wyciąganej gałki. Teraz tak, deska. Deska też jest taka, okej, dobra, jest tu dużo czarnego smutku, ale przełamanego takim naklejonym czymś, co ma udawać fornir, co się odkleja. Ale nie róbmy z tego zagadnienia. Także jest tutaj przyjemniej niż na zewnątrz, bym nawet powiedział, ale nadal jest to taka chamska prostota. No i paskudny czarny plastik. Zobaczcie, na drzwiach tylko kawałek skaju, rączka, metal, dziękuję. Te tkanina, z której są zrobione fotele, jest nawet spoko, ale psują ją te paskudne zagłówki z tworzywa sztucznego. Nigdy nie rozumiałem, o co chodzi z tym wzorem zagłówków w Wartburgu, ale są kurwa dramatyczne. Sama deska to najbardziej proste, co może być. Jedno wyokrąglenie tutaj na konsoli, że tak powiem, przed kierowcą. Półka u dołu, no to są mocne lata 60. dalej w stylistyce. Kierownica, powiedzmy, że akceptowalna, chociaż tworzywo sztuczne, z którego zrobiono, pochodzi albo ze zmielonych butelek PET, albo z ogólnie przemielonej mączki kostnej, zmieszanej ze śmieciami i łzami wschodnich Niemców, którzy nie mogli wyjechać na zachód. Biegi w kierownicy to mało interesujące, ale chodźmy do przodu sobie podotykać wajchologii. Z kategorii wajchologii nie jest jakoś interesująco bardzo. Mamy przełącznik od świateł i przełącznik tam od wycieraczek oraz tutaj ukryte pod deską elementy sterowania nawiewami. Tu jest jakieś tajemne cięgno, którego proweniencji jeszcze nie ogarnąłem. Natomiast tu, jeśli się nie mylę, znajduje się bardzo ciekawy element, który służy do, jeśli się nie mylę, odłączania wolnego koła, ponieważ ten wóz jest wyposażony w coś takiego jak wolne koło, to tutaj mamy możliwość to wolne koło sobie wyłączyć, gdybyśmy chcieli hamować silnikiem, ale raczej zazwyczaj się tego nie używa. Same zegary to najprostsze, jakie mogą być. Okrągłe, prędkościomierz, temperatura silnika, to w ogóle było coś nowego, jak to wprowadzili, to dopiero w 72. No i ile mamy jeszcze w baku. Wspaniałe jest też to, że ładowanie w tym aucie to logo Strajku Kobiet, zobaczcie. Najbardziej feministyczne auto w historii ludzkości. Podłoga z góry zakłada, że będziesz wsiadał tutaj w ubłoconych buciorach, więc masz kawałek gumy, tworzywa sztucznego. Tutaj najtańsza wykładzina z marketu, kurwa. Jest wpyte, no i mamy samochód, wielkie Niemcy. Chodźmy pod maskę. Super sztywność, kurwa, klapa od śmietnika. Znajdziemy tutaj 0,970, 930, nieważne, nie doczytałem. Generalnie 0,9, względnie niecały 1 litr, albo po prostu 1 litr. Trzycylindrowy dwusów. Więc tak naprawdę w tym silniku jest tylko 7 ruszających się części, więc nie za bardzo ma się co spierdolić. I to na tym koniec jest jego zalet. Bo zobaczcie, pomimo tego, że to jest samochód 82 roku, na przykład dalej mamy chłodnicę wody, która znajduje się za silnikiem. W efekcie jest oczywiście dużo mniej wydajna. Dalej zwróćcie uwagę na obróbkę tej patelni nad gaźnikiem, która wygląda, jakby ją wygrzebano gdzieś na polu bitwy pod Grunwaldem spod ziemi. Jest naprawdę paskudna. Co poza tym jeszcze tu znajdziemy? Wspaniałą lampeczkę podświetlającą nam serwisową. Baniaczek na wodę do picia, który służy zapewne do spryskiwaczy albo jako wyrównawczy. Tak, to będzie wyrównawczy. I poza tym bez żadnych specjalnych cudów. Mamy napęd na przód, który w pewnym stopniu mógł powodować jakąś tam przewagę nad innymi pojazdami tego Wartburga, na przykład właśnie nad dużym Fiatem w pewnych warunkach
atmosferycznych, no bo po prostu nie wpadało się w poślizg tyłem, ale za to można było wpaść w poślizg przodem. Drugą zaletą jest zdecydowanie nowocześniejsza przekładnia kierownicza niż w dużym Fiacie. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj przekładnię, jeśli dobrze widzę, listwową. Nie warto tutaj patrzeć za długo, bo patrzenie na takiego beznadziejnego dwusuwa nieodwracalnie degraduje duszę. Chodźmy pojeździć tym padłem. Uwaga, zamykamy maskę. No jakbym kurwa zamknął kontener na śmieci. Dobra, słuchajcie, ruszamy na przejażdżkę Wartburgiem. Czyli tak mam klakson, tak mam długie, tak mam chyba zwykłe. Dobra, więc nie wiem, czy wspomniałem, ale jesteśmy ponownie w Muzeum Gryf na Pomorzu, a czy tam bardziej nawet na Kaszubach, które ma wspaniałe rzeczy, zarówno czołgi, jak i fajne furki. Wszystko to jeździ, można się umówić na przejażdżkę, imprezę integracyjną. Kuje muje, a ja sprawdzę, czy mi się świecą światła. Świecą się, zajebiście. Także macie linki do chłopaków w opisie. Kurwa, nie mogę wrzucić wstecznego. Nadal nie mogę. Dobra, kilka rzeczy o Wartburgu. Po pierwsze, zaskakująco fajnie przyspiesza. Tylko o ile uda się wrzucić bieg. Zobaczcie, ruszam ze z dwójki. I hałasuje dramatycznie. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby mieć radio. Ale bardzo fajnie, przyjemnie się zbiera przez to, że ten dwusuw jest najzwyczajniej w świecie taki fajny, wysokoobrotowy. Kolejna ciekawostka jest taka, że w Wartburgach zazwyczaj nie ma radia, ponieważ ten silnik jest masakrycznie głośny, co zresztą słychać. Patrzcie, dodaję gazu poza zabudowanym. Kurwa, za sobą zostawiam wielki pióropusz. Kolejna ciekawostka. Zobaczcie, teraz odpuściłem gaz, mamy wolne koło. Ja mam wbity bieg, nie wcisnąłem sprzęgła i on pracuje na wolnych. To mu zapewnia to, że nie będzie się zacierał przy hamowaniu silnikiem, bo po prostu nie ma opcji hamowania silnikiem, kiedy jest załączone wolne koło. O czym warto pamiętać, jeśli się odstawia to auto na parkingu, nie można zrobić tak, że się wbije bieg i nie zaciągnie ręcznego, bo to się po prostu źle skończy. Kolejna kwestia to, pomimo tego, że ma niezależne zawieszenie wszystkich kół, buja się w sposób przeraźliwy na nierównościach. Prowadzi się zdecydowanie gorzej od dużego Fiata, który miał kurwa resory. Także wiecie, no cudów tu nie ma. Zaletą natomiast jest to, że on ogólnie jest trochę, mam wrażenie, wygodniejsze od dużego Fiata. Co tu się kurwa dzieje? Śmieciara. Przede wszystkim pozycja za kierownicą jest zdecydowanie lepsza, ponieważ kierownica faktycznie jest przede mną, pedały są sensownie rozstawione. Nawet fotel jest jako tako wygodny, także pod kątem ergonomii tu jest lepiej niż w dużym Fiacie pierdolonym. Także ma jakieś tam swoje chłop zalety. Wybieranie biegów tą manetką w kierownicy jest nawet jako tako precyzyjne poza dwójką. Natomiast trochę żenujące są hamulce, które nie mają wspomagania i nawet jak tam jest 2137 tłoczków w tych zaciskach, to nic nie daje. Bo i tak trzeba z tymi heblami walczyć i to są takie powalniacze. Natomiast na plus zdecydowanie zwrotność tego auta, która jak na przedni napęd jest naprawdę dobra. Jak na jakieś, powiedzmy, wczesne lata 60., późne 50., to byłby to zajebisty wóz. Jak na lata 70., nie jest dramatyczny. Generalnie w dużym skrócie jest to auto wygodne. Nie najgorzej tak naprawdę zrobione pod kątem mechanicznym, jak już działa. W miarę niezawodne. Natomiast kurewsko przestarzałe, jak na coś produkowanego w latach 80. czy późnych 70. Po prostu, no to prowadzenie, te niewspomagane hamulce, ten masakrycznie smrodzący i hałasujący silnik, który nie pozwala słuchać radia i męczy, to są rzeczy, których już nie powinno być w tych latach. Więc nawet to, że ten wóz jest wygodny i ma zupełnie akceptowalną pozycję za kierownicą,
no się nie broni. To nie jest w stanie go wyratować. To ginie przykryte wadami, bo zobaczcie, jadę 60, ja muszę się tu drzeć. Fajnie się zbiera, to prawda. Wrażenie na przykład z przyspieszenia, ze względu na to, jak jest przez szklony, jest bardzo fajne. I ma bardzo długą czwórkę, bo zobaczcie, przy 80 ją wrzuciłem i to jest dla niego jeszcze za wcześnie. I z jednej strony przyjemnie się tym jeździ, w sensie to nie jest tak, że tym się jedzie źle, przynajmniej na krótką metę, bo raczej na dłuższą to ten hałas silnika będzie zabijał. Ale z drugiej strony ta świadomość, że to nie powinno powstawać w tych latach, sprawia, że to mimo wszystko jest gówno i śmietnik, no. Co ja mam wam powiedzieć? Także podsumowując, Wartburg ma jakieś swoje zalety, ale to są zalety, które, że tak powiem, miały znaczenie w latach, powiedzmy, wczesnych 60., a w 75. i później nie są w stanie tego samochodu już uratować. Także w dużym skrócie, wielki sukces Polski, nasz licencyjny duży Fiat był lepszym samochodem niż pierdolony Wartburg. Choć były rzeczy, w których Wartburg go wyprzedzał, ale mimo wszystko technicznie był po prostu nowocześniejszy. Aczkolwiek nie jestem w stanie zupełnie zjeść Wartburga, w sensie on jest brzydki, on jest dziwny, ale jeździ się na nim na tyle przyjemnie, że mógłbym sobie nim trochę pojeździć. W skrócie, Wartburg trochę gówno, a trochę fajnie się nim jeździ. Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce w opisie, którą tam macie, żeby sobie sprawdzić OCS. Polecam, warto zobaczyć, może wyjdzie fajnie, może nie. No i oczywiście też o Muzeum Gryf, do którego właśnie wracam. Odwiedźcie, jak będziecie mieli okazję, umówcie się może na jakąś przejażdżkę, bardzo fajne muzeum. No i to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym, zapewne już w czwartek.